Siema, tutaj Spartiatyx, a dzisiaj gramy sobie Nasuskiem pod Kryta, nowym. W sensie nagrałem już Nasusa z CDR-ami, zobaczcie sobie poprzedni film. Także jedną sekundę CDR-u będę miał na w tym, w late game'ie, więc zobaczmy jak to będzie działać. Weźmy sobie to i zobaczmy jak to będzie działać. Także czat się wita. Hellman, Dad Bronze Player, Kaktus, Gabriel Brzozowski, Dariusz Kaziel, Kolejarz 1, Szopex, Merat gra, Seba, Hetman, Nexon, Pompak, Gragon, Dominik, Janusz. Ja pierdzielę, panowie, co to za spalnik. Ale no, ogólnie czat się wita, także nie przeczytam oczywiście wszystkich, bo to niemożliwe. Ale zachęcam do zostawienia oceny pod tym filmem, do zostawienia suba na kanale. I właśnie, chciałem was prosić o napisanie w komentarzach, co myślicie o dwóch filmach dziennie, które obecnie wstawiam i które będę wstawiał jeszcze przez najbliższe kilka dni, jakoś do 10 chyba, nie jestem pewny. Będę wstawiał, zapomniałem, że nie trzeba mu pomagać. Także napiszcie mi w komentarzach, co myślicie o dwóch filmach dziennie. Rano Urf, a później no taka różna gierka. Według mnie całkiem spoko, tylko nie wiem czy za dużo tego nie jest, ale ogólnie live'ów nie będzie niedługo, więc no dwa filmy dziennie mogą być dla niektórych. Okej, okay. Zobaczymy jak to się ostatecznie przyjmie. A później planuję małe zmiany na kanale, ale to sobie zobaczycie jeszcze niedługo. Dobra, także zobaczymy jak to będzie działało. Ogólnie Urgota gramy nowego. Chat coś tam pisał, że on jest bardzo silny. Wydaje mi się, że Nasus będzie na niego dobry, bo mam spory sustain. I jeszcze dodatkowo łatwo podejść do tego Urgota, bo ten Urgocik przecież musi blisko podejść, żeby się napieprzać, nie? Także to tak jakbym grał na zwykłego czempiona, nie dystansowego. Także no mnie się to podoba. Na Urgota mogę grać. A i zapraszam na live'y w ogóle. Gramy sobie Urfa sporo na live'ach, także jak ktoś ma za mało Urfa jeszcze i codziennie wstawiając odcinek, to zachęcam do przychodzenia. Mamy drugi level. Co on gra w ogóle? Tepa. Dobra, zbierzmy jak najszybciej na Shina, żeby mieć CDR-ki i ten. Będziemy lecieli. Jeszcze będę łatwiej sobie też stakował. Nie? Także spróbujmy chociaż te 100 stacków DT. Ogólnie to jest 100% kryta Nasus. Kiedyś to już nagrywałem, ale no właśnie po tych zmianach ciekawi mnie jak teraz będzie działało naprawdę. Miałem kurde nie dodałem W. Ja bym był trzeci level przynajmniej. Dobra. Co ty robisz? Co ty typie robisz? What the fuck? Panowie. What? Nie! Nie mów. O kurde! Ten Ivern XD. Dobra, przynajmniej zabiłem tego Urgota. Sporo farmy straciłem, ale trudno, bo Urgot też trochę straci. Dobra, na Shina mnie nie stać, więc polecimy sobie Budka i Kamyczek i Yellow. Biegniemy na linię. Dziękuję za Ludca, nie przeczytałem go, ale przeczytam wszystkie Ludcy po gierce, których nie przeczytałem. Dobra, i trochę się fidnie ten Xinek z tym expem, który zbiera, ale trudno. Ten Ivern to debil, macie rację. Ale no nie wiem jak on padł. Nerwarian chyba tym Ivernem gra. Dokładnie. Wasze zdrowie panowie, Jerbuchna. Kurde, nie wezmę. Jezus, niemożliwe, że tego nie widzieliście to? Mam Budka, na ogólnie Urgota warto budować najszybciej jak się da Frozen Mallet i Budka trójkę. Wtedy Urgot działa, tak to wydaje mi się, że zanim tego Black Cleavera gościu złoży, lepszy Frozen Mallet na pierwszej tam, tak przy okazji taka rada dla graczy Urgota, którzy uznali, że nagle będą OTP Urgotem, bo ma reworka, więc no. O, ładnie wyszło.
Znaczy ja mam w dupie, że on mnie obija, nie? Bo ja mam sustain. W ogóle on ma sporo expo przede mną przez te fale, które straciłem. Nie wezmę tego. Dobra, także spróbujemy się dobić 100 staków do 10. To jest taka średnia na susem według mnie, że 100 staków do 10. O, ładnie. Nie musi nawet się kręcić dookoła mnie, bo biegam ja. Dobra, gra na suskiem. Na urgota. Paliłem pota sobie. Najlepsza technika na nasusa. Olewanie przeciwnika, który jeżeli nie gra agresywnie, to macie spokojnie. Potem na szóstym powinienem go wyłożyć. Ja już bym mu sporo zrobił. Co to Ksinek? Co ten Ksinek wyprawia? Serio to robi? Nie robi tego typie, ale ty zarabiasz. Jezus Maria. Z redem go zabiję. Jednak nie ubiję go. Znaczy, może bym go ubił, ale boję się, bo mam mało many, nie? Będzie mnie gonił jakoś ten? Chyba nie. Mam mało many, nie? Więc nie chcę. Znaczy, kurde, boję się trochę tutaj zostać, bo na szóstce on, jak mnie trafi tą szóstką, to umrę po prostu i weźmie reda. A z redem może sporo robić, więc muszę po prostu uważać teraz mocno. Dobra, mam sporo HP już. No i teraz bym nie zabił zerki. Gówniany ten Ivern ogólnie. Nie wiem, czy Ivern dostał jakieś nerfy czy buffy, ale słaby. Grasz na Urfie? Będę później grał. Teraz wyłączyli PBE, więc nie mogę. Mam R-kę. Mam mało many, kurde. Średnio chcę, żeby on tu przychodził, bo ten Urgot może sporo tu zrobić. Czy on mnie może ubić? Jeżeli trafi mnie R-ką, to może. Chyba on strzelił we mnie R-ką, ale mnie nie ubije w ten sposób. Nie, nie bij go, gościu. Kumasz to? Jest jakiś, nie wiem. Jak chcesz, to się z nim bije, ale jak się wypieprzysz, to będzie miał blue. Ty jesteś słaby, Ivern jest OP, mam na nim 7 level. Mówię o graczu. Mówię o graczu. Ten konkretny gościu jest słaby. Nie chodzi mi o czempiona, że Ivern jako czempion. Prawie 43 tysiące subów, panowie, a ja nadal nie nagrałem Q&A. Ale może teraz jak będę na wakacjach, to nagram. A to jeszcze w filmiku powiem, żebyście pytania zadawali, bo ostatnio powiedziałem, żeby na Facebooku zadawać i w sumie to się nie sprawdziło. Myślałem, że to się lepiej sprawdzi. Z Shinem powinienem go wypieprzyć z butów. Mogę spróbować w sumie. Mógłbym go zlać. Które nie wiem, czy on tu zostanie. Mam nadzieję, że tak. Dobra, został. To spróbuję frajerka ubić. Ogólnie jest tankowaty bardzo. Ja nie mam jeszcze obrażeń. Ale on 100 staków przed 10, więc jest ok. Próbowałbym go ubić, panowie, tylko kurde, on całkiem dobrze gra tym Urgotem. Znaczy ma mało farmy, ale tak to nawet do okej gra. Całkiem sporo mu zrobiłem, widzieliście? O kurde, Ksinek tu jest! Kurde, ale lipa! Czekajcie, aby nie ubije, nie?
Ale lipa, że ten Xinek akurat tu był. Ja bym tego Urgota tak wyłożył, że o kurde, lepiej niż sąsiad płytki w łazience. Mam tu stoi prawdopodobnie ten Xin, bo widzisz, że ja się czaję na tego Urgota. Jak zobaczę Xin na midzie, to lecę w tego Urgota full. Ale ten Xin na 100% tu stoi. Nie, jest na midzie. Leciałbym w niego. Dobra, lecę w niego. Czekajcie, czy ja go ubiję. Dobra. Ładny. Widziałem tego Xina na midzie, uznałem, a nie ma co się pieścić. Ogólnie idziemy podkryty tym Nasusem, jeżeli ktoś wbił teraz na live'a. Także no. A po tej grze prawdopodobnie gramy Urfa, bo wyłączyli serwery testowe, więc nie mogliśmy grać. Pozdrawisz mnie, please, będę fejmem. Pozdrawiam cię. Pozdrawiam każdego, kto tak napisał, więc... będziemy stać na to, okej. Na PB będziemy sobie, panowie, jeszcze z czatu dzisiaj z partnerem, ze której ciśniesz Urfa. Po tej grze jakoś do 12 w nocy będę grał Urfa. Albo mniej, bo tych Urfów się sporo gra. O, Wave'u, siemaneczko. Po tej grze, znaczy na PBE będziemy sobie jeszcze nagrywać nowy skin do Branda, panowie, z czatu. Także będzie spoko. Najlepszy na Urfa jest Zed, Syndra jest bardzo silna. No, te postacie ogólnie są wszystkie silne. Dobra, jadę w niego od razu. Z tym Trinity to ja bym go tak wypieprzył z łapków. Czy z łapci. Obsał się tak, że uciekł po prostu. Dobra, zobaczymy. Static. Powiem tak, poleciałbym normalnie statika, ale chcę sobie bardziej stakować, więc polecę sobie... Jaki hit! Ja pierdzie. To jest broken! Jak ja mam Q tak często mieć, to panowie... Nie no, ja chyba serio OTP na susek będę. Wszedł ten Nasus na serwery i nic w nim nie znerfili od tego, jak był na PB, więc... Wiecie, no chcą, żeby grali ludzie Nasusem, a wiecie czemu? Bo ma dużo skinów. Riot Games, polityka przejrzana na wylot. Dobra, jeszcze to weźmiemy z Q. Polityka Riotu przejrzana na wylot, panowie. Ja, o kurde! Ale lipa, nie potrzebuję go usta, odpuliłem. Można było to trochę lepiej ograć, ale trudno. Normalnie bym leciał statika teraz. I tutaj też go polecę. Chyba, albo Fantoma. Ale static strasznie fajnie działa na susie. Dobra, static, trudno. Olewaneczko frajerów. Właśnie czekam, aż mi się wylosuje Nasus na Urfa. Na pewno go nagram, tego Nasusa. Ciekawie mnie, czy będzie miał co 0,1 sekundy Q. Będę wstawiał ogólnie jeden odcinek dziennie z Urfa, także... Ostatnio wstawiłem taki krótki filmik o Duskblade'ie. Powiedzcie mi, czat, jeżeli ktoś to widział, powiedzcie, jak wam się to podobało. Taki, to się nazywało, czemu... O, dziękuję, znajdę. O kurde, dziękuję. Za chwilę dokończę, co mówię.
Kapik z pompa dał na goli brodę 9 zł. Siema Sparta, kogo chciałbyś na urfie? Na susa. Kabarecie dla ciebie. Na susa bym bardzo chciał. Najbardziej chyba ze wszystkich czempionów obecnie. Sześć staków piechotą nie chodzi. Jak się wam podoba ten filmik, co wstawiłem o tym Duskblade'zie, który wstawiłem. Taki krótki filmik się nazywał czemu Duskblade dostał nerfa. Chyba ty gościu już nie żyjesz prawdopodobnie. Się chce dziś? Ty! Panowie. Nowy nas. Myślę właśnie, czy takich krótkich filmów, jak na przykład co przed chwilą było, nie wstawiać. Nazwać nowy Nasus i Elo. Całkiem mi się podobają takie filmy, wiecie? Krótkie. I chyba zacznę takie wstawiać co jakiś czas. Także... ja pierdzielę. Statika polecimy. Wezmę tego Tureta, bo to będzie fair. A nie, first. Kurde. Wziąłem, bo first turret, tylko dlatego. Normalnie bym jeszcze poczekał. Mówicie, że wam się podoba to? No dobra, to będę wstawiał takie krótkie filmy co jakiś czas teraz. Nie wiem, całkiem spoko opcja w sumie. A co za problem, po prostu wyciąć kawałek. I tyle. Ożyż w mordę. Nowy Nasus OP, dokładnie. W sensie zależy, jak na kogoś trafisz. Z poprzedniej grze graliśmy Panteonem i co? Na Panteona i co? I gówno, no. Nie dało się ugrać. A teraz... Gitara, siema. Polecę sobie to teraz. Dobra, mamy CDR-ów 430, znaczy movementa 430. Sparta, pozdrowisz, pozdrawiam. Czemu nie grasz Urfa? Bo wyłączyli PBE, ale włączą niedługo, to będę grał. Ile staków? Właśnie, powiększę to. Interfejs. Widzicie teraz staki? Widzicie! 436, dobra, widzicie staki, to najważniejsze. Zostawię w tej grze taki chud. A po prostu w następnej to zmniejszę. Pokażę wam coś, jak uda mi się podejść do niego. Ja pierdzielę ten nasusek. Dobra, jadę w niego. Ja bym go zabił jego i, no, i tego. Ja pierdzielę ten push. Uwielbiam. Jadę w niego chyba. O kurde. Elo. Uwielbiam. Ten CDR jest broken as fuck. Panowie, no. To jest gówno ten Nasus. W sensie jest broken po prostu. Idę na po farmy na midzie. To jest jakiś bełkot ten Nasus, panowie. Ten Nasus to jest bełkot jakiś. Albo bełt. Idę po blue, przyda się. Jaki to jest broken ściek, dokładnie podolski. To jest broken ściek ten nowy Nasus. Pod ten buildik zwłaszcza, no bo macie movementy ogromne, nie? Ogólnie E też mój. Zmienili też E Nasusowi, że procentowo zmniejsza. O 35% zmniejsza armor. Wcześniej o 35% zmniejsza, a teraz o 35%, także... Ja, znaczy, akurat tutaj mało da, no ale... Dobra, jechałem. Jezus! Widzieliście to? Ja pierdzielę! Jakiś ściekolini!
To jest ściek, panowie. Ta postać to jest obecnie ściek! Zbyt mocny. 420 staczków. Stoję w miejscu, bo mi się kończył ładować statik. Mam już na tego, to sobie... Kurde. Chcę sobie spokojnie wziąć wszystkie te minionki. Ile daje? Czy to daje 3? Nie. O, fistujcie, czekajcie. Tu chyba fist szedł. Czy mają warda? Nie wiem. Dobra, wezmę sobie te 3 miliony. Albo trochę więcej. Kiedy będzie odcinek z Rosji? Nie wiem, dawno nie robiłem właśnie z Rosji. Ale, no nie wiem, jakoś mi się odechciało na tej Rosji grać ostatnio. Dobra, idę sobie tutaj. Idę sobie teraz przetestować, jak działa w praktyce. Dobra, oczywiście lecimy infin. Ja pierdziel. Jaki to jest ściek, panowie! Nie grajcie tym, bo was będą reportować. Od razu mówię. No, będą reportować, nie grajcie. Będą was reportować. Ja pierdzielę, przecież to jest ściekolini. Ja pierwsze, uwielbiam. Ile kosztuje infi? 3400, to zbieramy. Dev Dance'a? Ja sobie polecę jeszcze Phantom Dancera, bo lecę 100% kryta tym Nasusem. Uznałem, że sobie tak polecimy. O kurde. Beautiful. 500 staków robi swoje, ale tak naprawdę robi swoje, no, Broken Nasus, który nie ma cooldownu na Q po prostu, no, sekunda cooldownu. Panowie, no, chyba pamiętacie Nasusa z Urfa, no, to działa tak samo. Ja jeszcze nie chcę ukończyć, spieprzam to. Ej, co jest? Jest zaznaczone na... Co to jest zaznaczone na mapce? Tutaj nie widzę, co to jest, co to jest. Siema Sparta, co tak słabo tym Kasadinem? No słabo zagrałem bardzo, ale trudno. Zrobiłbym to? Czekajcie. Ten CDR! Ta! Jakie to jest ściekowate! Panowie, błagam, nie grajcie tym, rozumiecie to? Nowy Nasus to ściek! To jest broken ściek! Po tej grze sobie pogramy Urfa, panowie, jak chcecie. Czekajcie, nie stać mi jeszcze na to inni. Siedemdziesiąt procent kryta. Phantom Dancerem sobie jeszcze poleciał.
Będzie przynajmniej przy okazji movement, nie? Szkoda, że Rapid Fire by mi nie zwiększył tego. Zasięgu z Q, to by było piękne po prostu. No ale raczej to tak nie działa, nie? Czekaj, czekajcie. Ej, sprawdzę, czy to działa na nasusie. Jak to działa na nasusie, ten dodatkowy zasięg. Ej, czekajcie, ja bym w nich wpadł i bym ich zabił, czy nie? Ej, myślicie, że jakbym w nich wpadł, to by padli wszyscy? Ej, pęte nasus, 1 versus 5. Próbujemy? Ja wjechał. No niestety, ucieczka. Flashują, kur... O, ptaś. Ja pierdolę, jak to bije. Czekajcie, muszę się wyleczyć troszkę. O. Co to był za hitek? Dobra, jechaneczka. Na hita ją zabiłem, what the? Kumacie to? Na hita ją zabiło! Ja pierdzielę! Ja pierdzielę, to jest piękne! Na hita zabiłem tą typiarę, nie rozumiem tego! Dobra, tyle jeżeli chodzi o ten film. Zachęcam do zostawienia oceny pod filmem, do zostawienia suba na kanale i kabarecik dla was, panowie. Szczególnie dla was. Kabarecik. Wielkie dzięki za to.